Radia dla Ciebie. W niedzielę w Radiu dla Ciebie o 10.00, premiera nowego programu. Na naszej antenie nowa postać pani Agnieszka Gozdyra. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. <śmiech> <śmiech> Powiedziałam tak trochę wbrew temu, co za oknem, dlatego, że rozmawialiśmy przed chwilą o tym. Pogoda nie sprzyja. Ta, tak. Ale program I... będzie wesoły. No, <laughs> to pytanie, czy polityka jest wesoła? Polityka jest bardzo poważną dziedziną tak w ogóle, dlatego że politycy decydują o naszym życiu i nie mamy co do tego wątpliwości. I rzeczywiście polityka ma w Polsce, myślę, nawet większy wpływ na nasze życie, chyba niż w wielu innych krajach. Tak mi się wydaje, że to się bardzo zazębia. I Polacy też bardzo, bardzo lubią politykę, nawet jeżeli, nawet jeżeli nie znają dobrze mechanizmów, to lubią politykę obserwować i komentować. To wiemy. To jest, to jest taka nasza natura. Więc ta polityka jest bardzo blisko i jest dziedziną poważną. Oddzielną kwestią jest to, czy na pewno politycy są poważni. Natomiast to jest też niedziela. To jest trochę inny dzień, więc to na pewno nie będzie audycja, czy to nie będzie program, który będzie bardzo, bardzo poważny, dlatego że siódmy dzień trochę już poluzujemy. No, ja nie będę luzować krawata, bo go nie noszę. Natomiast nasi goście pewnie będą panować trochę bez krawatów, panie polityczki, no mam nadzieję, że też odrobinę bardziej na luzie. Będziemy rozmawiać poważnie o, o sprawach, które są poważne, ale będzie też, myślę, taka atmosfera, która będzie sprzyjać y, y, temu, żeby podejść w trochę być może inny, mniej standardowy, mniej sztampowy sposób do tego, y, co się dzieje, co jest najważniejsze wokół nas. Teraz historyczny moment. Program w niedzielę w Radiu dla Ciebie o dziesiątej i tytuł tego programu. Bez ogródek. Dlaczego? Bez taki ogródek. Tytuł. No to, to wiemy doskonale, co oznacza ta fraza. Ten, ten związek frazeologiczny. Mówimy szczerze. Ja mam takie podejście, zresztą bardzo nie lubię, powiem może trochę kolokwialnie, Ściemy, nie lubię ściemniania, nie lubię, kiedy ktoś kluczy i, i mam nadzieję uzyskiwać od polityków proste, szczere, jasne odpowiedzi na najważniejsze pytania. Dlatego, że też takich odpowiedzi myślę, że nasi słuchacze będą oczekiwać. Prowadzę programy publicystyczne od wielu lat yy, i myślę, że no to, to też od, nie wiem, odrobina skromności jest dobra, ale też bez przesady. No myślę, że potrafię takie, takie odpowiedzi uzyskiwać od polityków. Zresztą też, na ile się widujemy w moich programach, to oni też wiedzą, że, no, że, że jak przyjdą, to zostaną przeszpileni. ale, ale, ale to, jest, to, to, to jest to jest myślę. Dobre, tak, to znaczy nie owijać w bawełnę. Odwrotność, odwrotność tego owijania w bawełnę, to będzie ten program. Będziemy mówić bez ogródek o tym, co, o tym, co się dzieje, o tym, co jest najważniejsze. Będziemy już w tym siódmym dniu to już, to już będziemy mogli spojrzeć na upływający tydzień. I, I podsumować to, co w nim było najistotniejsze, i spojrzeć do przodu, co przed nami. Jakie są konsekwencje tego wszystkiego, co, co politycy powiedzieli, zrobili, co postanowili, co zaplanowali też dla nas wszystkich. Czyli nowy początek. Tak. A ten program też jest mhm. takim nowym początkiem. Ile razy zdarzało się Tobie właśnie zaczynać <laughs> od początku coś nowego. w pracy. W... No i to jest w ogóle, żeby było jasne, myślę, wielkie szczęście dziennikarza, prawda? To się chyba zgodzisz, prawda? Tworzyć, tworzyć coś od samego początku. Na pewno y, telewizja Polsat, Polsat News, w której pracuję, była i, i to jest w ogóle dla mnie miejsce wspaniałe, bo była czymś, co tworzyłam i co tworzyliśmy z kolegami, koleżankami od samego początku, od 2008 roku, kiedy powstawała y, telewizja informacyjna Polsat News i, i to jest niebywała rzecz. Jak powiem, że nie bywała przygoda dziennikarska, to to będzie banał, ale to jest prawda. I na samym w ogóle początku moim, a ja mam 30-lecie teraz w marcu te, tego roku, nie jakkolwiek wierzę. to brzmi, a, a jednak uwierz, uwierz w ducha, <laughs> no to było radiokolor. Dlatego że pierwsze, pierwsza moja praca to było radio, więc to jest w ogóle bardzo, bardzo blisko mojego serca. Także forma, ta forma komunikacji. To było Radio Kolor Warszawskie, gdzie od początku z wielkimi osobowościami tworzyliśmy tę właśnie stację i tam spędziłam ponad dekadę pierwszą swojego zawodowego życia. Więc dwa razy mi się to zdarza, a teraz to jest jako powrót do korzeni. Oczywiście zostaje przy, przy debacie dnia w Polsat News, więc wieczorny program z politykami, także zazwyczaj eksperci też tam bywają, program w Polsacie, a niedziela o 10 to będzie bez ogródek, czyli coś do czego ja jestem przyzwyczajona, do czego moi goście są przyzwyczajeni, ale co sobie tak myślę, co jest w ogóle najistotniejsze, bo zawsze mówimy do ludzi, a więc do czego są przede wszystkim przyzwyczajeni nasi Widzowie, słuchacze, odbiorcy. A dlaczego mówię widzowie? No bo będziemy też mogli się widzieć w internecie przy okazji tej, tej audycji. Będziemy na YouTubie, będzie można śledzić, będzie można zobaczyć też jak to wygląda, dlatego że w tej chwili w ogóle media przecież wiemy, że się zmieniają, że radio już też chce pokazać się. Trochę chcę pokazać kuchni. Widzowie też oczekują tego, że będą mogli zajrzeć do nas do studia. Tak jak teraz tak, można zajrzeć, tak, zobaczyć no na właśnie. stronie internetowej, na YouTubie, jak nadzieję, rozmawiamy. Tak, mam nadzieję, że nas Państwo podglądają. Oczywiście, że radio to są głosy, bo przecież jak się słyszy, to są emocje. Mikrofon jest bezlitosny, wiemy o tym. Wyłapuje fałsze, wyłapuje nerwowy oddech, jakieś drżenie w głosie. Mikrofon jest w ogóle wspaniałym narzędziem. Jesteśmy bezradni wobec mikrofonu. To jest bardzo, bardzo czuły, bardzo czuły miernik naszych e, e, emocji wszelkich. No ale, będą Państwo mogli zobaczyć właśnie polityków w tym niedzielnym wydaniu. Już tak. wiemy, jaki. Wiemy, ale ja nie powiem. Dlatego, musi że jak być, ma być. musi być. Zradziliśmy nazwę. Bo bez ogródek. Bez ogródek, tak. To już jest coś. Nie powiem, nie powiem jakich, czyli nie podam nazwisk, ale powiem, że to będzie bogata reprezentacja, dlatego, że będzie sześć osób, będą przedstawiciele wszystkich partii i będzie też przedstawiciel kancelarii prezydenta. Dlatego, że ten ośrodek prezydencki oczywiście też jest bardzo istotny w, w kształtowaniu. Rzeczywistości naszej politycznej, społecznej. Wiadomo, że tutaj też są pewne tarcia na linii. Zresztą, w ogóle też polityka to jest taka sfera tarć. Agnieszka Goździerna. Tak. Symetrystka, homofobka czy lewaczka? <laughs> no a wybierz, co lubisz. A, wiem, jutro, a jutro będzie coś innego jeszcze. Ludzie kochają szufladkować i wiedzieć, z kim mają do czynienia. To znaczy, jak mówię, z kim mają do czynienia, to wsadzić z jakiejś szufladki. Yy, Ologować jakoś, przyczepić plakietkę, żeby wiedzieć, a ten jest taki, ten jest taki, ten jest śmaki. Dziennikarka, publicystka. Dziennikarka, która od 30 lat jest w zawodzie i pyta różnych polityków i różnych ludzi o sprawy, które wydają się i mnie, i moim widzom, i od teraz, z czego się bardzo cieszę słuchaczom, najważniejsze. I ja mam takie poczucie, że, że jestem sprawiedliwa. To znaczy, że pytam tak samo i tak samo będę chciała pytać dociekliwie. Nie ma taryfy ulgowej. Ja naprawdę po tylu latach. Wi wiadomo, że ja mam poglądy. Ty masz poglądy i każdy, kto myśli, ma poglądy. Rzeczą istotną jest zostawienie poglądów w torebce, gdzieś tam z boku przed studiem albo. Chyba, że chodzi o los zwierząt. A to nie ma, to nie ma tutaj przebacz. Tak, tutaj, tutaj sprawy są bardzo jasne i jeżeli chodzi o los zwierząt. To zawsze powiem bardzo otwarcie, że mają w Polsce za małe prawa, są za mało zaopiekowane, nie jesteśmy dla nich wystarczająco dobrzy. Dla polityków są ostatni na liście spraw do załatwienia i należałoby to bardzo mocno zmienić. Ale chcę też powiedzieć, jeśli przy tym jesteśmy, że w tym pierwszym zestawie będą na pewno co najmniej dwa nazwiska, a myślę, że więcej takich polityków, o których mam pełne przekonanie, że akurat dla nich los zwierząt jest bardzo, bardzo ważny. Ale to nie było główne kryterium. Natomiast cieszę się, że zawsze zawsze gdzieś tam no, no są takie, takie nazwiska, takie osoby. A czy w życiu kogoś, kto rozmawia codziennie Aha. z politykami, jest taki moment, w którym się nie przygotowuje do programu? Nie. Nie ma takiego momentu. Nie. To w ogóle, jak Państwo sobie wyobrażają, albo zastanawiają się czasem, jak my pracujemy? W, w publicystyce i w, w dziennikarstwie, które jest y, związane z komentowaniem, czy opowiadaniem polityki, czy, tu, czy tłumaczeniem Dwie, polityki. Dwie, trzy godziny dziennie. Nie ma takiej opcji. Nie, nie, wiecie co Państwo, y, to jest non-stop. To znaczy, ja się budzę, sprawdzam, co się, co się dzieje, co się stało, sprawdzam komentarze, pierwsze. To nie jest, nie, nie, nie można się wyłączyć, więc to jest w ogóle wspaniały zawód i taki, który daje mnóstwo emocji, jest oczywiście przygodą, jest. On daje też splendor. No to tak, bo my. Tworząc programy, przecież wpływamy na opinię publiczną. To, to jest, to jest ważne. Eee, <laughs> Nie czasami pytania. Sąsiedzi czasami w Windzie, tak, coś mówią. Czasami ktoś w kolejce. Ja w ogóle jestem za każdym razem bardzo zdziwiona, jak ktoś, jak ktoś mnie rozpoznaje, to jest śmieszne. <laughs> I, I zaskoczona, ale czasami tak bywa, rzeczywiście. A to jest w ogóle śmieszne, bo po głosie mnie często ludzie poznają. I częściej po głosie, nawet jak się odadzę gdzieś w kolejce, niż, niż po twarzy. Niż w takim prywatnym wydaniu. Pogłosie, Głos po, e, Wiesz co? Specyficzny. To ja wiem, że on jest inny trochę od, 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 od głosów. Ale, ale po głosie na pewno mnie ludzie rozpoznają. A więc, jest coś takiego, co jest w stanie jest. Agnieszkę Gozdyrę wyprowadzić z równowagi w studiu? Z tym jest trudno, od razu powiem. W życiu, w życiu jest łatwiej mnie wyprowadzić z równowagi niż w studiu. W studiu a na czym to polega, że to w życiu tak, a w studiu nie? Po pierwsze myślę, że jednak na doświadczeniu, na takim doświadczeniu, które Trzyma, trzyma w ryzach wybuchowy temperament, ale to się nie uruchamia w sposób sztuczny, tylko rusza kamera albo otwiera się mikrofon i jest trochę inny tryb działania. Tak jak w samochodzie, masz jedynkę, dwójkę, tryb. tak? Przechodzę trochę w inny tryb, tryb działania. Ja kontroluję sytuację, więc ja nie mogę sobie, muszę, tak? Dlatego, że też w takim programie niedzielnym, gdzie gości będzie sześcioro co najmniej, to, no, to, to tam. Musi być jasne, przepraszam, że tak powiem, kto dowodzi. Ja mam też wykształcenie, czy może raczej przepraszam, doświadczenie pedagogiczne i, i też panuję nad salą studentów w związku z tym. SWPS. Może trochę tak, to jest SWPS, moja uczelnia, gdzie wykładam, i, i może to jakoś tam pomaga, ale, ale dobrze, więc. To jest tryb kontrolowania sytuacji, to jest tryb takiej podzielności uwagi. To jest też szacunek do gości. Ja w ogóle mam takie założenie, że oczywiście gość może powiedzieć różne rzeczy i nawet czasami, czasami nawet oni prowokują. Nawet nie, nie, chcę, nie chcę myśleć, że, że, że gdzieś tam próbują obrazić, ale to jest taki, na, na, ile, na ile mogę sobie pozwolić. A ja jestem gospodarzem tego programu. Ja mam zadać pytania. Państwo chcą się czegoś dowiedzieć. I, i o, to chodzi, o to chodzi w programach, dlatego ja wracam do tej nazwy. Bez ogródek, a więc politycy, jak najszczerzej tylko to się da. Chciałabym, żeby odpowiadali na pytania, tłumaczyli motywy swoich działań i mówili, dlaczego postępują tak, a nie inaczej, bo Poli mają gigantyczny wpływ na państwa życie. Politycy dzielą, żeby rządzić. Powinniśmy... Dzieli rząd, tak? Tak. No, odwieczna zasada w polityce. Czy my powinniśmy te podziały hmm, pogłębiać, czy hmm, próbować jakoś hmm, rozmawiać mimo podziałów? Myślę sobie tak. Ludzie się różnią i to jest bardzo dobrze. To dobrze, że jesteśmy różni i że mamy różne iż, y, poglądy. I stoimy w kolejce po bułki do lekarza obok ludzi, którzy totalnie bardzo często są rozjechani w poglądach wobec nas. Prawda? I, I zdajemy sobie z tego sprawę. A przecież jednak jemy razem posiłki, chodzimy razem, tak, w tłumie innych ludzi, różnych zupełnie. Podajemy sobie tak, do rękę. sklepu, podajemy sobie rękę. Dopiero, kiedy zaczynamy wymieniać poglądy, to właśnie szczególnie my tutaj jesteśmy jakoś tak odpaleni na punkcie polityki, Jeżeli uruchamia w ogóle nagle. No właśnie, nagle ale my w nas nie coś przykładamy nie do tych podziałów ręki. E, ale my dziennikarze czy politycy my to dziennikarze robią. My kiedy dziennikarze, rozmawiamy? No nie, znaczy w, w takim sensie, że jak rozmawiamy, to zależy, jak rozmawiamy Oczywiście... o no Jak rozmawiać? Pytają studenci. <laughs> no pewnie, że pytają. Pierwsza rzecz, naj, najistotniejsza, jak rozmawiać, będąc samemu bardzo przygotowanym do rozmowy, to znaczy, wiedzieć, wiedząc, o czym się w ogóle chce rozmawiać i, 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 czego, i czego się chcemy dowiedzieć. W ogóle jest tak, ja też studentom o tym mówię, że nie zawsze spotykają się w studio ludzie z jednej strony, którzy wiedzą o co zapytać, a z drugiej ci, którzy wiedzą w ogóle, z czym przyszli, czyli co chcą powiedzieć, z czym chcą zostawić swoich słuchaczy czy swoich widzów. Jeżeli ktoś przychodzi z taką intencją, żeby wrzucić granat, zobaczyć, jak odłamki gdzieś tam uderzają w innych i wyjść. A I tak bywa, to niedobrze, ale właśnie jest dziennikarz. Który, którego rolą ja uważam, że naszą rolą absolutnie nie jest, nie jest podkręcanie podziałów, które są, które są bo, one, bo one u nas są w ogóle większe niż też myślę w innych, w innych społeczeństwach gdzieś tutaj w tej części świata. Więc rozmawiać po to, żeby się dowiedzieć, żeby zrozumieć przede wszystkim, a jednak też żeby znaleźć punkty wspólne, bo bez tego nie pójdziemy do przodu. Rozmawiać, nie szczuć. No pewnie, że nie szczuć. Bo takie bo... hasło kiedyś miałem. Tutaj... Nie, nie, nie szczuć, bo ja w ogóle no, no nie, no nie nie, rozumiem, nie rozumiem takiej, takiego celu. A pamiętasz swój pierwszy materiał, swoją pierwszą rozmowę w radiu? W radiu. <laughs> e, zaraz, niech pomyślę, czy pamiętam pierwszą rozmowę. Ja pamiętam swoje pierwsze zadanie reporterskie. Jak przyszła młoda Agnieszka Gozder, młoda, boże, ja byłam dzieckiem, ja miałam 21 lat. I najpierw stanęłam przed obliczem Krzysztofa Materny, więc miałam w ogóle wielkie szczęście na starcie. I to było piękne, bo ja nie kalkulowałam wtedy jako młoda dziewczyna, czy mi się uda, czy nie, czy mnie wywalą z tego radia, czy w ogóle zero kalkulacji. I na dzień dobry tam stał Krzysztof Materna, który powiedział, no dobra, to jak tak, to chodź tam dziecko, pójdź dziecię, ja cię uczyć karzę, <śm> 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 cytując. I weszłam do pokoju, w którym siedział inny pan, ja, ja byłam tak niedoświadczona, że nie wiedziałam przed kim o to przyszło mi stanąć. To był Edward Mikołajczyk, szef y, przed laty już wtedy Studia 2. W, w, ja to z, był ze taki współtwórców, kultowy program, kultowy program. TVP. Które oglądali wtedy wszyscy, tak, okno na świat. Tak, jak panowie sprowadzili B na występy, to Polska szalała i. A, to były niebywałe rzeczy. Krótko mówiąc, powiedział wtedy Edward Mikołajczyk, bo to były czasy analogowe zupełnie, wiesz co, idź tam, nagraj swój głos do, kaset, na kasetę do, 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 do montażowni, zobaczymy, jaki ty masz głos i czy w ogóle da się coś z tobą zrobić. Posłuchał, powiedział: Dobra, może coś z niej będzie. I pierwsze moje <grym> zadanie dziennikarskie to było y, sprawdzić, jakie są ceny święconek, bo to były też okolice to świąt Wielkiej Nocy. I ja miałam wrócić z takim, no Ubogim wtedy, ale materiałem dziennikarskim o tym za ile tak można kupić pisanki, stroiki i tak dalej i tak dalej. Czyli droga podobnie trochę jak u mnie od ciekawostek do tak, polityki tak, jakoś tak. tak nikt nie chciał wtedy tej polityki robić, a ciekawostkowe robienie My... polityki sprawiło, że w końcu się nią ktoś musiał zająć w taki sposób, żeby był strawny. No ja byłam y, na starcie <laughs> zupełnym i nic nie potrafiłam, więc to było za wcześnie, żebym się tknęła tak poważnej dziedziny jak polityka. Musiałam się Nauczyć w ogóle rzemiosła najpierw, a czasy były takie, że z radia się de facto nie wychodziło. W radiu powstawały małżeństwa, romanse, związki. Myśmy spali, myśmy spali gdzieś tam pod, pod stołami montażowymi, jadło się śniadanie rano. Tak było. Że spędzało się życie, życie całe w pracy. Ja nie, na... ja nie wiem, czy się coś zmieniło. Do... Nie <laughs> bardzo, nie bardzo. Do tej pory. A na połędę, czym się różni praca w radiu od pracy w telewizji? Czym się różni? No y, dobrze, najpierw powiem, czym się nie różni. Y, w takim... Mamy minutkę. A? Ja nie wiem, dlatego że ja w ogóle, jak wchodzę, jak wchodzę w pracę, to jestem w tej pracy na 120% w każdej. I dla mnie praca jest e, takim elementem życia, bez którego ja w ogóle nie wyobrażam sobie funkcjonowania. E, tutaj bardziej jesteśmy głosem niż twarzą. Ale tak jak mówię, radio się też zmienia, więc Państwo będą mogli nas oglądać. Głos, który będzie grał, e, który będzie na pierwszym planie. Tak Czyli sobie wielka serdeczność. Niedziela, dziesiąta, radio dla ciebie Bez ogródek, Bez ogródek. tak Agnieszka jest Agnieszka Gozdyra Bardzo państwa zapraszam, mam nadzieję, że będziemy się słyszeć, widzieć Dziękuję ci, że mogliśmy porozmawiać To ja porozmawiać. Bez, ogródek. Bez ogródek porozmawialiśmy Do zobaczenia Będzie skandal? Do nie, 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 będzie rozmowa Będzie rozmowa, ale to myślę, że będzie taka rozmowa w dobrym tempie, z dobrą energią Z, z prawdą, jaką ja będę chciała wydobyć od polityków będzie I rozmowa. na to czekamy